witam Państwa serdecznie. Nazywam się Jacek Czarnecki, jak już Państwo wiecie. Jak już wielu z Was wie i wiele, bo widzę sporo znajomych twarzy na sali. Kilka słów o mojej tożsamości. Być może właśnie tak warto zacząć tę prezentację. Jestem prawnikiem od niemal 5 lat, zajmującym się tematyką blockchaina, zaczynając oczywiście od Bitcoina i od kryptowalut. Zaczynałem świeżo po studiach, kiedy trafiłem do dużej polskiej kancelarii, do praktyki nowych technologii i pierwsze moje zadanie to była praca nad raportem, który wtedy został nazwany Wirtualne Waluty, który stał się pierwszą polską publikacją prawną na ten temat. I tak jak pewnie wielu i wiele z Was, kiedy zacząłem się tym interesować, a na potrzeby napisania artykułów na ten temat musiałem sporo poczytać, to wpadłem w czarną dziurę, z której już nie wyszedłem, przynajmniej do dzisiaj. To jest moja tożsamość, czy przynajmniej jej część, natomiast bardzo chętnie dowiedziałbym się czegoś od Was, to będzie bardzo pomocne w czasie tej prezentacji, więc pozwólcie, że zadam kilka pytań i poproszę o odpowiedź. Pierwsze pytanie jest takie, kto z Was posiada Bitcoina? Ręka do góry. Okej, zdecydowana większość, ale nie wszyscy, chociaż pewnie niektórzy wolą się nie ujawniać. Teraz kolejne pytanie, czy są jacyś prawnicy albo prawniczki na sali? Okej, kilka osób. I jeszcze jedno pytanie, czy ktoś z Was, może dwa, czy ktoś z Was prowadzi jakiś biznes związany z kryptowalutami? Ręka do góry. Okej, sporo osób. I z tych osób, kto z Was potrzebował pomocy prawnika? Ręka do góry. W związku z tym biznesem. Okej, wcale nie wszyscy. Dobra, to wiem już trochę na Wasz temat. I teraz, dlaczego wybrałem taki temat prezentacji? Po pierwsze, chciałem opowiedzieć jakby w duchu tej konferencji, kiedy jakby świętujemy w pewnym sensie dziesięciolecie Bitcoina, chciałem opowiedzieć o pewnej ogólnej perspektywie związanej z Bitcoinem, prawem i prawnikami. Dlaczego nie blockchain, który jakby to jest buzzword teraz, Bitcoin niekoniecznie? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pewnie jak wielu z Was, także moja przygoda zaczynała się od Bitcoina. Po drugie, być może co istotniejsze, Bitcoin, mimo że często jest pomijany także przez prawników, w mojej ocenie oprócz tego, że był pierwszy i jest najbardziej znanym zastosowaniem tej technologii, w nim koncentruje się wiele problemów prawnych, które powtarzają się później. Nawet w zastosowaniach blockchaina, które nie mają wiele wspólnego z krypto, te fundamentalne problemy prawne są skoncentrowane jak w pigułce w przypadku Bitcoina. I stąd właśnie pytanie, które widzicie na slajdzie, czego Bitcoin nauczył prawników. Kiedy dzisiaj rano przygotowywałem te slajdy, poświęciłem naprawdę dłuższą chwilę, żeby zastanowić się nad tym, czego nauczył, bo to temat tej prezentacji zaproponowałem sporo wcześniej, natomiast później zacząłem naprawdę zastanawiać się, co takiego jest, czy jakby czego Bitcoin nauczył prawników, jakby w bardzo szerokim sensie. I po długim namyśle doszedłem do wniosku, który za chwilę zobaczycie na kolejnym slajdzie, który może Wam się wydać zaskakujący lub nie, natomiast to jest moja odpowiedź na to pytanie. Nie wydaje mi się, jak widzicie, czy nie widzicie, na tym slajdzie nie ma nic. I wydaje mi się, że tak właśnie jest, że Bitcoin niewiele czy nic nie nauczył prawników. I to wynika z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wciąż z punktu widzenia wielu osób to jest zjawisko niszowe. Nawet jakby tak można powiedzieć, z punktu widzenia gospodarki, Bitcoin, kryptowaluty czy nawet blockchain, to zjawisko niszowe. To wynika też z tego, że wiecie, prawnicy, zwłaszcza ci, którzy działają dla przedsiębiorców, oni mają bardzo specyficzną perspektywę. Otóż prawnicy zajmują się sprawami, które przynoszą do nich klienci. Bardzo niewiele jest osób, które jakby hobbystycznie zaczyna zajmować się jakąś tematyką, jeżeli nie mają takich
predyspozycji albo nie są akademikami. Prawnicy, praktycy pracują nad tym, co przynoszą ich klienci. Natomiast z racji tego, że to jest zjawisko niszowe, to niewielu jest też na dobrą sprawę prawników, którzy zajmują się tą tematyką. Zwróćcie uwagę, że są takie obszary, które są dość silnie skolonizowane przez prawników, jak na przykład ICO. No bo w momencie, kiedy rok temu panował rzeczywisty ogień wokół tego tematu, rok czy dwa lata temu, masa osób zaczęła się nim interesować, w związku z tym nastąpiło zainteresowanie prawników, stąd tak wielu prawników wypowiadało się na ten temat. Natomiast ten pusty slajd, chyba zespoilowałem, ten pusty slajd, on nie znaczy bynajmniej, w mojej ocenie, że Bitcoin nie mógł niczego nauczyć prawników, albo że niczego ich nie nauczy. I stąd, ponieważ zajmuję się tą tematyką od jakiegoś czasu, chciałbym wam opowiedzieć o tym krótko, czego Bitcoin nauczył mnie. Z mojego punktu widzenia jako prawnika oczywiście. I wydaje mi się, że to doświadczenie, jakby ta perspektywa oczywiście jest osobista, ale to doświadczenie jest istotne dla wielu prawników, ale także wielu nieprawników, bo jak być może już się przekonaliście, robiąc to, co robicie, te kwestie prawne czasami, nie zawsze, ale czasami okazują się fundamentalne również dla przyszłości różnych technologii. Zatem kilka punktów dość zwięźle na temat tego, czego Bitcoin nauczył mnie jako prawnika. Po pierwsze, i to może wydać wam się nieco prowokacyjne, nauczył mnie, że prawnicy są i będą potrzebni. W pewnym momencie, jakby nie jestem jakimś starym, doświadczonym prawnikiem, mam kilkuletnią karierę zawodową, w pewnym momencie przeżywałem pewien kryzys związany z wyborem swojego zawodu, ponieważ od dawna funkcjonuję w świecie technologii, nigdy nie miałem problemu z matematyką, mam nawet jakąś wiedzę na temat programowania i zastanawiałem się, czy to jest właściwa rzecz, żeby zajmować się czymś, co może nie mieć przyszłości, albo przynajmniej co może wygasać z biegiem czasu. Natomiast doświadczenie z kryptowalutami, z Bitcoinem przede wszystkim i z blockchainem nauczyło mnie, że ten zawód jest bardzo potrzebny, być może bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. I teraz krótko powiem dlaczego, na trzech przykładach. Po pierwsze, jest to przykład bardzo praktyczny z mojej perspektywy tego, jak rozwój tej tematyki wyglądał w Polsce. W 2014-15 roku miałem wrażenie, że prawnicy są w tym obszarze zupełnie niepotrzebni. Jakby osoby, które zajmowały się Bitcoinem, krypto, w ogóle nie widziały potrzeby dla prawników. Później to zaczęło się powoli zmieniać. Zaczęło się od kwestii podatkowych, kiedy Bitcoin i inne kryptowaluty zyskiwały na wartości. Nie do takich poziomów jak w 2017 czy 2018 roku, ale trochę wcześniej. Ludzie zaczęli potrzebować pomocy podatkowej, bo zaczęli orientować się, że realizując zyski z kryptowalut mogą wpaść w problemy, jeżeli odpowiednio się tym nie zainteresują. Później, tak jak już wspomniałem, przyszła fala ICO, tokenów, pierwszych interpretacji prawnych. Nagle zaistniało ogromne zapotrzebowanie na prawników w tym obszarze i w Polsce, i globalnie. Ale to jest tylko być może najprostszy, najmniej ważny powód. Po prostu zapotrzebowanie dla prawników wśród przedsiębiorców, wśród ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy. Ale mam dwa inne ciekawe powody, o których chciałbym wam powiedzieć, dla których uważam, że ta teza jest prawdziwa. Po pierwsze, one nie są bezpośrednio związane z Bitcoinem, raczej jego następcami, ale są bardzo istotne. Po pierwsze, na pewno kojarzycie DDoS hack już niemal 3 lata temu. Sytuację, w której ogromny projekt wówczas w ekosystemie Ethereum został zhakowany i ludzie stracili, przynajmniej czasowo, ale wtedy wydawało się na zawsze, stracili swoje środki. To było dla mnie niezwykłe doświadczenie, ponieważ kiedy został zaprezentowany projekt DDoS i jego fundraising, jakby swoisty ICO, w którym można było wpłacać środki i dostać tokeny DDoS, kiedy zajrzało się do dokumentu, który był zatytułowany Terms and Conditions albo cokolwiek takiego, jakiś regulamin udziału w tym przedsięwzięciu,
tam pierwsze zdanie czy dwa zdania były dość uderzające dla mnie jako dla prawnika. Otóż było tam napisane, to co czytasz, co jest napisane tutaj językiem naturalnym, to jest tylko nieudolny opis tego, w czym bierzesz udział. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak naprawdę wyglądają zasady udziału w DDAO, wejdź na nasz GitHub i przeczytaj kod. To jest tylko taki opis, który nie jest wiążący. Natomiast później, kiedy zdarzył się hack i ludzie zaczęli mieć, jakby byli sfrustrowani tą sytuacją, że wpłacili swoje pieniądze, a je stracili, rozpętała się ogromna dyskusja, czy ten hack to było złamanie tego regulaminu, to było złamanie tych zasad gry, na które wszyscy się umówili, czy nie. No i niektórzy mówili, code is law, ten haker wykorzystał tylko możliwość, która była przewidziana w kodzie, czyli skorzystał po prostu z czegoś, co mogliśmy powiedzieć, było napisane małymi literkami na dole 64 strony regulaminu, o czym nikt inny nie wiedział. Inni mówili, ale wcale tak nie było, umawialiśmy się na coś innego. Przecież jest coś takiego jak sprawiedliwość. Nawet zobaczyłem w pewnym momencie powołanie na Arystotelesa i Platona w konwersacji na Reddicie, co dało mi poczucie, że jednak jeśli chodzi o te najistotniejsze wartości, które realizują prawnicy, które tradycyjnie realizują prawnicy, takie jak sprawiedliwość, dalej są istotne. Nie da się ich uprościć tak bardzo, jakbyśmy chcieli. I jest jeden zawód na świecie, który jest przygotowany do tego, żeby takimi tematami się zajmować, żeby rozstrzygać takie wątpliwości i są tym zawodem są właśnie prawnicy. I jedna sytuacja z ostatnich miesięcy, kojarzycie być może projekt Augur, zdecentralizowany rynek predykcyjny, na którym mieliśmy do czynienia z stworzonym takim rynkiem predykcyjnym, kto będzie zasiadał, upraszczam teraz, ale taki był sens, kto będzie zasiadał w Izbie Reprezentantów w Kongresie Stanów Zjednoczonych po listopadowych wyborach. I okazało się, że osoby, które, czy kto będzie miał większość w Izbie Reprezentantów, okazało się, że osoby, które oddały głos, jedni oddali głos tak, inni inaczej, wygrali Republikanie, z tego co pamiętam, w tych midterm elections. Natomiast okazało się, że ci Republikanie, ci wszyscy nowi reprezentanci zasiądą w Izbie Reprezentantów po jakimś czasie, po zaprzysiężeniu, po upłynięciu jakiegoś czasu. Bezpośrednio po tych wyborach mieliśmy do czynienia ze starym składem, który był inny. I zaistniała ta sama wątpliwość, ten zdecentralizowany rynek predykcyjny, jak powinniśmy rozstrzygnąć, jak powinniśmy to rozumieć, bo nagle okazało się, że są dwie różne interpretacje, no bo bezpośrednio poza, niby sens był taki, kto wygra, ale pytanie było skonstruowane inaczej, kto zasiada, kto ma zasiadać po wyborach, bezpośrednio po wyborach. Bezpośrednio po wyborach zasiada jeszcze stary skład. I to jest inny przykład wątpliwości, która powstała, jak widzicie, bardzo podobny do tej w przypadku DDAO. Są pewne wątpliwości, które rozstrzygamy tradycyjnie jako społeczeństwo, jako indywidualni ludzie w oparciu o takie wartości jak słuszność, jak sprawiedliwość. I znów jeszcze raz, do zajmowania się tą tematyką tradycyjnie przygotowani są prawnicy. I nie twierdzę, że mają na to monopol, ale to jest właśnie sens ich zawodu. Nie pisanie regulaminów, nie pisanie opinii prawnych, tylko realizacja w praktyce tych wartości. Do tego też służą sądy, ale na tym zakończę. Druga rzecz, której nauczył mnie Bitcoin, to, że rola prawników ulegnie zmianie. Pomimo tego wszystkiego, co powiedziałem, jestem przekonany, że zawód prawniczy powinien się zmienić bardzo głęboko i w bardzo szerokiej skali. Ale właśnie dlatego, że rozwój kryptowalut, później blockchaina i smart kontraktów, które umożliwiają stworzenie w dużej mierze alternatywnego wobec prawa systemu regulacji społeczeństwa i gospodarki, przekonało mnie, że prawnicy muszą się zmienić. To nie znaczy, że muszą stać się informatykami, ale to znaczy to, że masa rzeczy, którymi zajmują się teraz, będzie nieistotna. W sytuacji, w której wiele z tego, czym się zajmujemy, relacji, tak jak wspomniałem, społecznych i gospodarczych, zacznie regulować kod,
na przykład poprzez smart kontrakty. Prawnicy wciąż, tak jak wspomniałem, będą potrzebni, ale sens ich zawodu będzie zupełnie inny. Będą musieli skoncentrować się na tym, w czym dostarczają rzeczywistą wartość, a nie tylko korzystać z takiej pozycji rent seekerów, jak to, czy gatekeeperów w pewnym sensie, jak to teraz ma miejsce. Kolejny punkt powiązany, zmieni się prawo. Jak widzicie, od Bitcoina, zdawałoby się niszowego zjawiska kryptowaluty, wysnuwam dość daleko idące wnioski, ale z biegiem czasu umacniam się w tym coraz bardziej. To jest bardzo związane z tym, co powiedziałem przed chwilą. W sytuacji, w której mamy do czynienia z systemami, które działają w pewnym sensie autonomicznie, które nie potrzebują zaufanych stron trzecich, które są zdecentralizowane, również będzie musiało zmienić się prawo. To wynika też z tego, że zobaczcie, że prawo w dużej mierze, czy w jakiejś mierze, jest systemem scentralizowanym. W pewnym sensie nie do końca, bo relacje pomiędzy nami rządzone jakby relacjami cywilnoprawnymi, one są, można powiedzieć, zdecentralizowane, ale ta cała sfera administracyjna jest scentralizowana, jakby jest podmiot, który stanowi to prawo, jest podmiot, który je wykonuje. To jest jakby pewna fundamentalna sprzeczność, taka konceptualna, z którą będziemy musieli się zmierzyć i system prawny będzie musiał się zmierzyć. Kolejny punkt. Technologia nie jest neutralna. W pewnym momencie miałem też taką wizję nowego porządku, który będzie rządzony zasadami, wiecie, zupełnie zobiektywizowanymi zasadami wyznaczanymi przez kod komputerowy kierujący się zasadami matematycznymi. Natomiast i tutaj znów przypadek Bitcoina uświadomił mi, że prawdopodobnie nigdy się tak nie stanie. Bardzo konkretny przykład, zobaczcie, co dzieje się z kolejnymi forkami Bitcoina. To nie jest nic merytorycznego, to nie jest nic obiektywnego, to jest zachowanie przypominające, wiecie, hordy rządzone silnymi osobowościami, konkretnymi osobami, które decydują o losie tego, w którą stronę pójdzie konkretna kryptowaluta, gdzie dołączą się minerzy, jakby znacie tę historię pewnie lepiej niż ja. I to jest coś, co dostrzegłem dość dawno temu, że tak naprawdę to, czym jest blockchain, to, czym są kryptowaluty, to jest pewnego rodzaju system społeczny wciąż, który wykorzystuje kod komputerowy, ale tam jest miejsce na przykład na masę nieracjonalnych zachowań. To nie jest doskonała matematyczna rzeczywistość, w której już wszystko jest pewne. Tam wciąż jest miejsce na różne zachowania, postawy, które ludzkie, psychologiczne, społeczne, które czasami prowadzą do wspaniałych rzeczy, a czasami do spektakularnych katastrof. Kolejne dwa punkty, już bardzo szybko. Krzywa uczenia się regulatorów nie jest stroma. To jest bardzo być może w skomplikowany sposób wyrażenie takiej myśli, że regulatorzy czy organy państwa uczą się bardzo powoli. Tak naprawdę, kiedy spojrzycie na obecne interpretacje regulacyjne, zobaczcie, że minęło 10 lat od powstania Bitcoina, a dopiero teraz, mam wrażenie, dopiero teraz zaczynamy dostrzegać to, co tam jest najistotniejsze. I to nawet nie w Europie, nie w Polsce, te pierwsze ślady dostrzegam w Stanach Zjednoczonych. Jakby skupienie się nie na wirtualnych walutach, na jakichś wybranych tylko elementach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy za MLM na przykład, nie z konkretnymi zjawiskami jak tokenami ICO, tylko naprawdę ze zmierzeniem się z nowymi systemami, u których sedna stoi decentralizacja i brak odpowiedzialności. To jest oczywiście tylko jeden z problemów. Dopiero teraz widzę jakby takie, wiecie, pierwsze iskierki myślenia o tym w tych kategoriach. I oczywiście w Polsce wiemy o tym najlepiej, że te procesy zajmują bardzo dużo czasu. Natomiast to jakby kryptowaluty uświadomiły mi to, Bitcoin, blockchain uświadomiły mi to bardzo, bardzo silnie. Bo wiecie, jakby młody prawnik ma czasami takie poczucie, że jeżeli jakby jest jakieś zjawisko i są przepisy prawa, to po prostu automatycznie powinny być zastosowane bez żadnych wątpliwości, bez żadnego zwlekania. To, co zobaczyłem
jeśli chodzi o podejście światowe w różnych krajach, regulacyjne w odniesieniu do kryptowalut, do blockchaina, uświadomiło mi, że tak do końca nie jest, że czasami bardzo długo czasu zajmuje to, aż dojdziemy do pewnych wniosków i obserwujemy to i w Polsce, i na świecie. I ostatni punkt, to, czego nauczył mnie Bitcoin, to to, żeby nigdy nie postrzegać rzeczywistości, w której żyjemy, jako rzeczywistość zastanej, która nigdy się nie zmieni. Jestem przekonany, że to dopiero początek. Dalszy ciąg być może zweryfikuje negatywnie wszystko to, co wcześniej powiedziałem, ale wydaje mi się, że to, że żyjemy w tak dynamicznie zmieniającym się obszarze, który każe ciągle weryfikować poprzednie założenia i myśleć na ten temat, to jest właśnie ten powód, dla którego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a przynajmniej tak jest w moim przypadku. Dzięki za uwagę. Dziękujemy pięknie panu mecenasowi Jackowi Czarneckiemu. No i oczywiście prośba o pytania ze strony państwa, jeżeli takowe są, ale mam nadzieję, że będą. O, jest kolega. Było dość filozoficznie, ale pytania mogą być konkretne. Było filozoficznie, ale było bardzo dobrze. Dzięki za fajną prezentację. Jacek, ja tak na początku to nie zgodziłbym się z tezą, że Bitcoin niczego nie nauczył prawników. Według mnie raczej prawnicy niewiele się nauczyli od Bitcoina, trochę odwracając tą tezę. A chciałem ciebie zapytać, co my jako środowisko blockchaina, kryptowalut możemy zrobić, żeby prawnicy zrozumieli tego Bitcoina i żeby ta współpraca była bardziej rozwojowa? Nie mam jakiejś recepty. Wydaje mi się, że po prostu powinniście robić swoje i tyle. Jeśli chodzi o prawników, wiecie, prawników, którzy zajmują się obsługą przedsiębiorców, to oni po prostu zaczną się interesować tą tematyką wtedy, kiedy, co jest naturalne, wtedy, kiedy zobaczą w tym biznes, kiedy będą mieli okazję współpracować z przedsiębiorcami, którzy robią ciekawe rzeczy. I wtedy, zapewniam was, nauczą się bardzo szybko. Natomiast jeśli chodzi o prawników w pewnym sensie po drugiej stronie, czyli legislatorów, regulatorów, to po pierwsze dalej musicie robić swoje, po drugie wykazać się pewną dozą cierpliwości, bo to jest też rzecz, którą nauczyła mnie przez ostatnie kilka lat. Bardzo, bardzo rzadko, czy nawet nigdy nie spotkałem się z negatywnym stanowiskiem, które wynikałoby z tego, że ktoś zrozumiał i jest negatywnie nastawiony i zależy mu na zwalczaniu. Jeżeli taki stosunek widziałem, to tylko w sytuacji, kiedy ktoś nie wiedział do końca, nie był doedukowany. Dlatego warto być cierpliwym, robić to, co się robi, a jednocześnie być gotowym do tego, żeby tłumaczyć pewne rzeczy i angażować się w inicjatywy, które służą budowaniu edukacji w tym obszarze, bo wydaje mi się, że tego wciąż bardzo brakuje, zwłaszcza po tej stronie, powiedzmy, sektora publicznego. Okej, okay, jakieś następne pytania? Nie widać, nie słychać? Znaczy, ja bym tylko potwierdził oczywiście starą prawdę, o której mówi pan mecenas Czarnecki, że to tak jak z umową, tak? Umowę się pisze, można powiedzieć, nie na dobre czasy, tylko na złe, tak? I dopiero wtedy, jak coś się dzieje, to wtedy się sięga i do tej umowy, i do tych prawników, prawda? To tak już to jest ten świat zbudowany. Nie widzę żadnego pytania ze strony... O, jest kolega. Mnie bardzo zainteresowało ten punkt czwarty. Powiedziałeś, że technologia nie jest neutralna. Chciałem się zapytać, czy zetknąłeś się może z tym pojęciem konsensusu delegated proof of stake, bo na moje wyczucie to jest właśnie o tym, że to jest przyznanie, że nigdy nie możemy opierać się na tym, że kod rozstrzyga wszystkie sprawy i ten delegated proof of stake jest dosyć nielubiany jako taki ideologicznie niepoprawny, ale moim zdaniem on jest pragmatyczny, bo on wywleka tą polityczność na światło dzienne i po prostu się przyznaje, że z tym sobie nie poradzimy. Ciekawy jestem twojego komentarza. Tak, znaczy jest mi bardzo znane, bardzo dobrze znane to podejście, jakby reprezentowane już od lat przez Dana Reimera, prawda, i wprost wyrażane przez niego, a w EOS-ie to już jakby uwidoczniło się bardzo potężnie. Powiem szczerze, nie mam wyrobionego zdania na ten temat. W sensie na pewno, wiecie, tych hardcore code is law zwolenników tej tezy, to jest teza obarczona wadami licznymi, które jakby ujawniły się już w praktyce. Natomiast wciąż dostrzegam wartość w próbach budowania jak najbardziej zobiektywizowanego systemu. Nie wiem, czy to jest w pełni możliwe, znaczy wprost powiedziałem w czasie prezentacji, że nie jest, ale z drugiej strony wydaje mi się, że
jakby rzeczywistość nigdy nie jest biała albo czarna, prawda? Wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do budowy jak najbardziej zobiektywizowanych systemów, w których uciekamy od jakby dowolności danej konkretnym ludziom, od tej polityczności, ale jednocześnie uwzględniając jakby stan realny, taki, że nie jesteśmy w stanie uciec całkowicie. Więc to podejście OSA jest bardzo ciekawe, natomiast ja jestem bardzo ciekawy, jak będziemy na to patrzyli za 10 lat, która koncepcja realnie przeważy. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony państwa? Nie widzę, nie słyszę. Moje pytanie do pana Jacka. Panie Jacku, istotą rzeczy jest legislacja, tak? Tu pan trochę wspomniał, że Amerykanie zmieniają to podejście, tak? Zetknął się pan z różnymi krajami, z różnymi doświadczeniami, tak? Czy uważa pan, że rzeczywiście jakość legislacji, wiadomo, że w naszym kraju dość nędzna, trzeba powiedzieć uczciwie, nam nie sprzyja. Jak pan sądzi, gdzie są jakieś źródła poza taką ogólną edukacją, że to może być lepiej? Nie wiem, czy akurat w przypadku Bitcoina, kryptowalut czy blockchaina problem polega na legislacji. Tak naprawdę niewiele z przepisów, które przecież odnoszą się bezpośrednio do tej tematyki. To jest punkt, którego nie umieściłem na liście, natomiast bardzo wyraźnie też dostrzegłem przez ostatnie kilka lat, zajmując się tą tematyką, rolę polityki regulacyjnej. Znów wracając do tego, że stosowanie przepisów mi jako młodemu prawnikowi wydawało się jakby pewnym automatem, po prostu jeżeli jest jakby jakiś stan, który podlega jakimś przepisom, po prostu automatycznie powinny być zastosowane. W przypadku funkcjonowania zwłaszcza regulatorów finansowych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, także w Polsce, zobaczyłem, że tak nie jest, że realnie te podmioty dysponują sporą dozą swobody w tym, jak podchodzą do różnych tematów, gdzie kładą nacisk, a gdzie nieco odpuszczają, jak w czasie dozują pewne jakieś instrumenty regulacyjne i wydaje mi się, że to jest klucz, że taka mądra polityka regulacyjna jest bardzo istotna. I tylko krótki przykład, zobaczcie jak działa amerykańska SEC, jak przez ostatnie 2 lata dozuje w pewien sposób kolejne komunikaty, kształtując rynek tak, jak widzi, jak postrzega, że powinien on wyglądać. Nie twierdzę teraz, czy to jest dobre podejście, czy złe, ale potrzebujemy pewnego takiego konsekwentnego i mądrego podejścia również w Polsce, szerzej w Unii Europejskiej. Okej, pięknie dziękujemy panu Jackowi Czarneckiemu, podziękujmy.